Ja myślę, że spotkania z papieżem są istotne nie ze względu na same słowa. Bo ci, którzy z nim mieli seminaria w Castel Gandolfo, czy jego przyjaciele, którzy rozmawiali dużo, czy ja, który rozmawiałem krótko, możemy mówić, że to wspaniałe są spotkania w sensie tych, tych słów, tego co on mówi, że on trafia zawsze w dziesiątkę. Na pewno nie zawsze, bo był tylko człowiekiem. Ale to, co się liczy najbardziej, to jest samo spotkanie. Pewnie, że spotkanie bez słowa to jest nie bardzo. Ale są sytuacje, w których nie można mówić. Papież w pewnym momencie już nie mógł mówić. Ja miałem spotkanie z nim, kiedy już prawie nie mówił. To, co mówi wiele osób, że jego wzrok, który jest skierowany. Yy, w dwie strony, naraz, jednocześnie. W głąb osoby i do Boga. To znaczy, że Bóg jest w środku, w człowieku. Że się sprawdza to, co, jest, mówi, co mówi Chrystus. Wy jesteście świątynią. To znaczy, że, że to nie jest tak, że Bóg gdzieś jest na zewnątrz. Że to zmaganie między dobrem a złem, między Bogiem a demonem się we mnie odbywa, a nie między takim radiem czy innym radiem. Nie między taką partią, między lewicą a prawicą. To jest coś fantastycznego. I on umiał, to nie było widać, że to nie jest jego zasługa. On miał dar wchodzenia w człowieka, wydobywania z niego to, co jest ważne. To znaczy w moim przypadku zarówno to ten fakt małżeństwa, jak i fakt hebraj, hebrajskości. No co może być więcej niż tożsamość człowieka, niż jego, jego pochodzenie i jego stan, yy, jego powołanie? To są dwie rzeczy podstawowe. Cała reszta dopiero wokół tego się nabudowuje.